Nie wszystkie zgromadzenia pokazują, jak można pięknie kulturalnie świętować. Zupełnym przeciwieństwem do pokazywanej przed chwilą lednicy przy Łomży był marsz Donalda Tuska, który przeszedł ulicami stolicy. Tam zamiast ciepła, miłości i radości, złość, nienawiść i hejt. O czym także na własnej skórze przekonał się Adrian Borecki. Tak wygląda język miłości wielbicieli Donalda Tuska. Aż trudno komentować, chyba lepiej po prostu pokazać. PiS do piekła, koniec PiSu, w pizdu. Wypierdala się nasz PiS, tak? Wszyscy złączeni w jednym haśle, przykrytym 8 gwiazdkami. Co one oznaczają? To prost, to prost. Co oznaczają? Jebać PiS. Macie mocne hasła też. Niektórych nie będę cytował. Ja powiem jebać PiS. PiS wypierdalać. Oprócz takiego języka... Jebać PiS. Wypierdalać. Są wezwania do walki, do użycia siły fizycznej. Zajebać! Pamiętasz to? Po prostu won. Mam ich dość, dziękuję. Żeby się do nas nie przypieprzali. A to skurwiele. Jebać PiS. Słyszę w was ten gniew. Gniew, który musi się przerodzić w siłę. Wtórował Rafał Trzaskowski, więc chyba nie dziwne, że mógł liczyć na efekty, na przykład takie. Przyszedł czas, żeby ten burdel zakończyć. Z hukiem, trzaskiem, tak jak na to zasługuje. Siłą trzeba. Chyba nie ma innego wyjścia. Zmieciemy w powierzchni tych, którzy dzisiaj Polskę upokarzają. Ci, którzy psują nasz kraj, powinni ponieść konsekwencje. Kruteń do ula. Inspiracją dla tłumu są politycy opozycji. Przeproście i odejdźcie. Przeproście i... No i idźcie sobie, tak? Złodzieje. I patocelebryci, no bo jak inaczej nazwać kogoś, kto zachowuje się tak. Już rozumiesz, komu trzeba pierdolić. I nie zważać na nic. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, pierdolnym. Rozumiesz, trzeba przypierdolić. Mieliśmy też pokaz mocnych słów. Powiedziany przez jednego z takich najlepszych polskich aktorów. Także trzymajmy się tego. Zgoda buduje, obalmy te chuje. Widzimy się na marszu. Jebać PiS. Wszystkiego tego razem. Uff. Ja też przychodzę dla tak, mamy dość. A to ważny działacz Platformy Obywatelskiej z Opola, współpracownik Donalda Tuska. PiS należy zniszczyć, zajebać, zanihilować, wdeptać w ziemię, zdelegalizować. Chuj z pobłażliwością. Te skurczyny tą demokrację zdeptali. Przyjechałem z Podkarpacia, za którym jest wstyd. Marsz Tuska to pokazy nienawiści, w szczególności do jednej osoby, Jarosława Kaczyńskiego. To jest jedyna osoba, której nie cierpi. No właśnie, zniknął jak najszybciej. To jest wcielenie diabła w ludzkiej skórze. Sprzymierzeńcy opozycji atakowali także Telewizję Polską i tu na przykład Adama Borowskiego, opozycjonisty z lat PRL. Były i wyzwiska, i groźby. Zresztą chyba po prostu wszystko, co najgorsze w życiu publicznym. Czy moisz, p***a? Słucham? Śmiech. Co dalej na k***wo? Nara. Miał być spokojny, kulturalny marsz, a wyszło jak zawsze w przypadku opozycji, czyli totalna agresja, nienawiść i hejt. Adrian Borecki, Wiadomości.